Внимание, 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 внимание. Витайте, товарищи! С той стороны, то я, Филиас Фанг. A dzisiaj tak na serio, to zwiedzamy Prypeć. Pokazuję kilka informacji. Takie niestandardowe przywitanie. Wow. Tak, są bloki. Wow! Co ty? Dotarłem do tego miasta koleją. Przeszedłem strefę wykluczoną. Prawda, ja przeszedłem tą strefę i było okropnie. Tu jest ten basen. Ej. Powinien być gdzieś ten zegar, nie? Rozpoczęcie filmu dosyć nietypowe było, nie? Tak, to moja robota. Nie chcę tu niszczyć nic. Ale tutaj będzie też wątek kolejowy. Z racji tego, że nie chcę narażać siebie na radiację, chcę dalej żyć, to nie pojadę tam nigdy. O, wreszcie. Chyba wszyscy wiedzą, co to jest, nie? To jest oczywiście to słynne koło. No. To działa? Chyba nie. Szkoda. Nie chciałbym się tym przejechać. Wiecie? No tu się przecież nie trzyma. Tutaj huśtawki. Coś. Karuzele. Karty. Okej. Okay. Ciemno tu. Jesteśmy na wersji 1.14. Nie zamieszczam linku mapy w ogóle. Z tekstur pakiem to wygląda o wiele lepiej. Testowałem, ale komputer prawie nie trzymał. Wam to tego samego, gdy ja co wrzucam. Gdzie ja? Ewidentnie nie chciałbym tu przyjechać. Tu nic nie ma. Oprócz wydmuszek bloków. To... Natomiast to już jakieś 30 lat temu straciło życie. Kiedy, co przyjeżdża, to eksplorerzy. Robię urbexy. To wygląda przecież okropnie. To wygląda przecież okropnie. Jak można było w tym mieszkać? A to, no pewnie tak samo jak u nas, tylko że były jeszcze bardziej przestarzałe meble. Zużyjcie. Jeżeli ktoś mieszka w perelowskim bloku lub choć też ktoś wynajmuje te bloki, mieszkanie w takim bloku i nie może wyrzucić takich perelowskich mebli, to wie, o co chodzi. Chciałbym przypomnieć, że znajdujemy się w tej chwili na Ukrainie. Koło elektrowni czarnobylskiej, której chyba tu nie ma. A szkoda. By fajnie. Mogę pobrać... Mogę to odpalić? No, fajnie. Ja.
Prawdę, że komuś to się chciało robić. Teraz będzie największa atrakcja, czyli te bloki. Panorama na... Jakby ktoś... Mam dla was zabawę. Czy byście wypatrywali... tu mam wyjazd z miasta. A. Autor... Co to? Taka strzelnicza. Jak się tego... Chodzimy stąd. Kto prowadzi? Tak... Smaczki? Co są? A, drzewo to... Nie mnie nie niszczyć. A. Prowadzi z powrotem za bramę. Coś tam... Ej, tam jest linia kolejowa. Tak, ale za barierą. Szkoda. Pewnie tu się wjeżdża do miasta. Dało. Tak wiadomo. To ileś autobusów wywiozło po kilka dni po wybuchu w elektrowni bielskiej mieszkańców. Mieli tylko 4 godziny na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Oglądałem dużo dokumentów o Czarnobylu. Rozumiem władzę, ale naprawdę, żeby prowadzić tu taką drogę? Jak widać, już się natura wkrada do tych. Uważam, że ja tam nigdy nie pojadę. Narażony na radiację? Wiadomo. Inny wjazd z miasta. Tamtą stronę, gdzieś w tamtą stronę była. Nie? O, świnia. Czy świnia? Może byś stąd wybyła. Śladów czegoś? Czarnobyl. Chcieliśmy chyba do się. Tak okrążyliśmy mapę. Ale ten kompleks jest ogromny. Była mapa z elektrownią jeszcze, ale była za duża. Tak. Jest gwiazda. Wiem, że na jednym budynku jest gwiazda. To chyba nawet jest ten. Jest chyba rząd jakiś. Nie wiem, nie umiem. Czy tam ukraińskiego. Ważne. Ale i tak. Mapa bardzo długa i naprawdę komuś się tam chciało robić. No jestem w miejscu. Trzeba tą mapę zgrać w LAN włączonymi cheatami, dlatego, bo jesteśmy początkowo. Blokowiska. To jest olbrzymie. To
macie tam gdzieś być. W którą stronę w ogóle mogłaby być elektrownia? Nie, nie ma. Nie jest. Tu jest bariera. Czekajcie. Tu nic nie ma dalej. Że w późniejszych wersjach mapy tamto, bo tam widziałem, że coś budowane, to tam będzie gotowe. Jeżeli będzie następna warstwa. Ogólnie mapa jest z Planet Minecraft. Tak wiem, nie miałem robić materiału z Minecrafta. Ale. Dobra, większość. Ale to nie do końca jest taki zwyczajny materiał. To trochę mogę opowiedzieć. Ogólnie, jak wszyscy wiedzą, w kwietniu, niedaleko miejsca, wybuchła elektrownia czarnobylska. Dlatego, bo robili test i po prostu było za małe napięcie. I bumło. Co jest? Czy? Chodzi mi o to, że to był test. Gdzieś tak o już chyba 20 kwietnia do wybuchu. Czarnobyl. A to, że chyba to się jakieś 1000 metrów, czyli kilometr od miejsca u, to ten obszar był najbardziej radio. Była tu największa radiacja. Dopiero wow. Na 7 dniach. Zaczęli się wadzić. Radiacja! Właśnie. To miasto zostało wyludnione w 2 dni. Tam godzin. I tak stoi do dzisiaj, się rozpada. Chociaż ten teren jest zdatny do życia. Ta radiacja nie jest tak duża. Populacja tego miasta wynosi chyba 10 osób. Ale nie w tych blokach mieszkają. W małych wioskach. Tak, mieszkają. Tu jest na przykład straż pożarna, która, jak wiadomo, gasiła te pożary czarno. Oj. Punkt widoku. Kurczę. Właśnie trochę. Zaraz, czy tamten blok się rozpadł? Te bloki się zawaliły trochę? Były gotowe, tylko że generator nie. Zajrzyjmy jeszcze tu. Więc chyba towarzysze. No i będziemy kończyć. To będzie pytanie. To był ja, towarzysz Wilias Fok. Cześć.